Hej, hej, z tej strony Emi, a przed nami kolejny odcinek z serii Pokémon Go. No i na początek łapiemy sobie Pokémonka, jak to w Pokémonach bywa. Dalej Magnemite mnie prześladują, już po trzeci odcinek, tak strzelam. No i mamy sobie bonus za czwarty dzień. Łapiemy Wilmera, który mi się przyda na cukierki, więc jest dobrze. Wiem, zawsze powtarzam, że nigdy tego nie ogarnę. Na zasadzie... Wiecie, że trzeba bardzo dużo cukierków na niego, ale mimo wszystko... Trzeba jakoś próbować, bo wtedy na pewno nigdy tego nie ogarnę, prawda? No i cóż, trochę mi się zcięło, ale mam 114 na 400, no trochę mało, ale mogło być gorzej, powiedzmy. No i mamy sobie Wilmera, znowu. Nie wiem. Okej, mamy kolejnego, mam 120. Ostatnio jest ich trochę więcej, jak widać, więc teraz będą same one. Ale no, na pewno trochę podgonię. Wątpię, nie ma opcji, żebym się wyrobiła podczas eventu z 400 cukierkami, ale na pewno będzie lepiej niż było, więc... To na pewno jest okej. Dobra sprawa, zawsze. Plus ćwiczę moje podkręcone, bo na Wilmerze jest dość łatwo. Aha, poszedł sobie. No jak powiedziałam, że mi trzeba cukierków, to on sobie poszedł. Spoko. Korfiszek też na cukierki. Jest okej. Bije mnie tym... Tam, jednym szczypcem, cokolwiek. Czy te, nie wiem, jak to się mówi. No. Ogólnie, jak widzicie, jest 20. A ja jestem sobie tutaj pod tablicą, bo ogólnie no jest taka pora roku, że jeszcze jest jasnawo. Jak widzicie, już wróciłam i dalej jest jasno. Tam jest zawsze ciemniej niż gdziekolwiek, ale mimo wszystko, no powiedzmy, że tak się zawsze boję, nie? Że już pewnie niedługo, wiecie, przez, myślę, że więcej niż pół roku nawet nie da się za bardzo tam chodzić o tej porze. Chociaż to też taka w sumie nowość dla mnie, bo kiedyś chodziłam jeszcze później, więc i tak już było ciemno, a teraz tak się staram właśnie, koło 20 jakoś mi tak pasuje ta pora. Dlatego korzystam z tego, że jest jasno. No i teraz pomyślałam, że można by było ogarnąć lurki. Mamy sobie ten, znaczy ten, dwa rajdy. Z tym, że jeden to jest legenda, więc sama nie ogarnę, a ten drugi to mam go już. Więc możemy sobie odpalić lurki, bo udało mi się nazbierać. Okej, coś się psuje. Aha, bo jest napisane, że nie. Ale przed chwilą było. Dobra, działa. Więc mamy sobie trzy lurki. W miarę blisko siebie, dzięki temu, że dodali ten trzeci stop. Bo kiedyś nie było biblioteki, więc były tylko dwa max na raz. No i przy okazji odpaliłam sobie też, nie pamiętam jak on się nazywa, ten co daje pył chyba, ten kamień. Czy jakoś tam. W sensie... Nadal nie bardzo to kupuję,
nadal nie wiem, jak się tego używa, na co, po co. Ludzie czasem pytają, gdzie się najbardziej opłaca użyć tego pół godziny. I ludzie mówią właśnie przy łapaniu, przy lurach na przykład wymieniali chyba, albo jak ktoś ma zachowane pełno pokemonów tam z tego. W pieczątkach, tak? Jak się nie odbiera od razu, to one tam się zachowują. Ale kiedyś też zrobił jakiś limit, bo kiedyś można było tam ich chować ile się chciało i potem, wiecie, bo raczej jest mała szansa, żeby ktoś był w stanie przez całe pół godziny łapać pokemony, chyba że jest naprawdę sporo różnych lurów i tak dalej w jednym miejscu, ale u mnie na przykład nie ma takiej opcji, więc to by było marnowanie, natomiast tak, można było sobie to wszystko zrobić razem, z tym, że ostatnio właśnie dali jakąś blokadę, że jest ileś tam tylko nie wiem, czy będzie napisane, że już się nie da, czy one przepadną, bo to jest ważne, bo się nie da ich policzyć. Ale myślę, że to nadal jest dość dobry sposób, przynajmniej tak pisali, bo ja się na tym nie znam. Na pyle też mi jakoś nie zależy za bardzo. Kiedyś mi zależało, jak power-upowałam pokemony, jak były stare gymy, to się opłacało. Chciałam mieć pokemony jak najsilniejsze, żeby miał któryś 3000 i potem mi się już udało. Jak mi się udało, to już nagle zmienili, tak? Potem też mi zależało, jak mówili o wymianach, ale nie bardzo miałam w ogóle okazji, jak się wymieniać gdzie, bo to jest jedna dziennie, więc nawet się nie opłaca gdzieś pojechać specjalnie, a u mnie się nie da, bo nikogo nie ma. Plus też to, że trzeba jeszcze tą przyjaźń wbijać, bo jest pewno pyłu trzeba, więc mi się nie chce już to nawet bawić. Plus jeszcze to, że jak nawet się ogłosiłam, że będę we Wrocławiu chyba, to nikt mi nie odpisał. Na jakiejś tam grupie się ogłosiłam, więc jakby... A czy ktoś mi tam odpisał, ale na zasadzie, że i tak się tam nie opłacało mi się wymieniać, coś tam takiego, więc jakby przestało mi już zależeć na tym pyle, mam go od cholery i tyle, czasem coś power-upuję na przykład do zadań, jak każą, albo jakieś pokemony te najsilniejsze czasem mi się chce, te co nie można cukierków dać na masową ewolucję, bo nie mają kolejnych form. Albo na przykład obiecałam sobie, że wszelkie legendy i mityczne power-upuję, co nie jest problemem, bo mam tylko te troszkę cukierków, szczególnie kiedy mowa o mitycznych, bo jest tylko tyle, ile jest z tego innego, co go można złapać, plus też z legend też, bo jak ja tylko z pieczątek mam, więc raczej tego dużo się nie nazbiera. No ale wiadomo, te legendy z pieczątek są raczej dość słabe w porównaniu z tymi, które można wyhaczyć podczas rajdów, ale mi to zwisa. Więc mamy sobie trzy lury, więc to jest z jednego lura jeden pokemon raz na 5 minut. Natomiast przy trzech to mamy 3 na 5 minut, więc to już jest troszkę więcej. Czasem na przykład odpalałam 4. Ten obok tam, gdzieś tam, nie pamiętam, ale ogólnie to nadal jest dość, jakby to powiedzieć, nie lubię tego, bo trzeba stać w jednym miejscu całe pół godziny i mnie to bardzo wkurza, a czasem nawet, bo są jeszcze zwykłe pokemony, prawda, które ogólnie się respią pod stopami, mamy sobie tam ławeczkę w parku i tak dalej, więc tak naprawdę już trochę ciemnie, jak widać. Niezbyt to lubię, ale już potem całkiem sporo jest do łapania, czasem nawet uciekają. Jak jest za dużo już, wiecie. Kiedyś też tak robiłam, że chciałam po prostu zająć się tylko tymi, które są mi jakoś tam bardziej potrzebne. Na przykład podczas eventu włączałam i miałam nadzieję, że trafi się akurat to, co jest mi potrzebne na cukierki, ale to jest mała szansa zwykle. Resztę lewałam, bo miałam mało pokeboli, ale to jest takie, tak się czuję wtedy, jakbym marnowała, prawda, po prostu te lury, bo one jednak rzadko się dostaje za zadania, natomiast normalnie trzeba kupić. Nawet jeśli to jest kasa z gymów, to nadal trzeba ją zbierać. Więc staram się raczej nie marnować. Ale nie, powiem wam, że nienawidzę odpalać lurów. Nienawidzę. Jakby... Nie wiem, myślę, że jak na przykład jestem we Wrocławiu, najczęściej lury są na rynku odpalane i wtedy jakoś mniej mnie to boli. Usiąść sobie jakieś śliczne lato na przykład, pełno ludzi wokół,
i sobie polurować, ale to też nie tak, bo zwykle staram się wtedy łazić, wiecie, zwiedzać, patrzeć, gdzie są jakieś fajne pokemony, ale nie lubię lurów. No chyba, żebym na przykład, nie wiem, jakby była, jakby w domu łapało, ewentualnie galeria, to wtedy nawet w zimie można tak sobie usiąść na dupci i połapać, bo wtedy nie jest zimno, tak? Jeszcze ładowarka najlepiej i to wtedy myślę, że to by było chyba najlepsze. Albo właśnie lato, gdzieś w parku. Ale to nie jest moja bajka. Jakby dla mnie pokemony to jest coś, gdzie się łazi. Jakby jak już to wolę, incensy. Bo wtedy mogę sobie siedzieć w domu, wtedy jak mi się nie chce iść na przykład, jak są te community day wcześniej, rano jestem leniem, to sobie wstaję i sobie w pokoju mogę sobie, wiecie, połapać. Ja wiem, że jak się chodzi, to więcej z pokemonów, z incensów i kiedyś tak robiłam, że starałam się chodzić jak najszybciej, ale to było dla mnie takie stresujące strasznie i potem stwierdziłam, że nie opłaca się. To jest kilka więcej pokemonów, nawet nie wiem, czy sprawdzałam ile więcej. Zamiast 6 jest jakieś 8, 9. Wiem, że ogólnie może być co minutę, ale to by trzeba było faktycznie jakoś szybciej, jakimś rowerem czy czymś, bo samochody nie są za szybko. Ale nie, to nie jest moja bajka. Ja wolę zwykłe. Ha, widzicie, jaka jestem sprytna? No, udało mi się ten zatrzymać pokeball, jak zobaczyłam, że wurmple się rzuca. Więc wiecie, jestem taka zdolna, och. No więc łapiemy sobie tą gąsienicę, chciałam być ośmiornicę. Od razu mi się przypomina, jak Misty się darła, że... Nie, to nie była Misty. Nie, to była jakaś inna tam. Że on jest taki bzydki, że fuj. Znaczy Misty się bała robaków, ale chodzi mi o to, że tam potem z tą, jak ona się nazywa, z Jessie tam się kłóciły, która będzie miała ładniejszego do pokazu. Fajnie to było. Złapany, jej. I patrzcie, udało mi się. Miałam dobry pomysł, że opłaca się podczas eventu odpalać lury, jak widzicie. Ale to też zależy, prawda? Myślę, że bez tego też by się dało, to już jest koniec eventu, mniej więcej, prawie koniec. Ale wiecie, było pełno właśnie tych Waymerów, to się tam zawsze coś dostuka, właśnie tego mi Cactium jakoś tak się nazywa chyba. Więc nie wiem, myślę, że pomysł był niezły. Jakby staram się właśnie trzymać lury na takie jakieś okazje. Kiedyś odpalałam, jak tylko dostałam, ale nie podczas eventów trafić coś fajnego się nie da, jak już się ma dużo pokemonów. Natomiast podczas eventu też jest ciężko, ale jest większa szansa, właśnie dlatego, że są inne pokemony, bo to też właśnie działa. Lury też działają na pokemony eventowe. Dlatego myślę, że to jest fajna sprawa. Mam 132 cukierki. No i też przez to, że tutaj sterczę, to trochę pokeboli wpadnie. Bo zwykle jak chodzę, to odwiedzam każdy pokestop raz, ewentualnie dwa razy. Chciałabym sobie go ewoluować, ale nie chcę, żeby mi, wiecie, lurki przepadły, dlatego myślę, że zrobię to za chwilę. Ale udało mi się właśnie zbierać 50 cukierków, więc miałam właśnie taką nadzieję, że uda mi się go nazbierać dzięki eventowi, bo nie brakowało mi za dużo i tak właśnie już staram mi więcej wyczuć, ile mi brakuje. Czy da się podczas eventu, czy się nie da, patrząc, ale to już trzeba poczekać, aż event zacznie, tak jeden dzień, kilka dni. Popatrzeć po gatunkach i liczyć, że wszystkie z tych gatunków będą? Nie. Zwykle są te, co powinny, ale te częstsze i tak zwykle. Te mniej wow. Okej, więc mamy sobie tego, który jest najsilniejszy, dziewczynkę, i mamy sobie drugiego, którego sobie daję jako tego pierwszego, jak tego ewoluuje. No i robimy sobie kaktusa, który trochę wygląda jak strach na wróble. Tak mi się kojarzy, więc opłacało się i super się cieszę, bo niedawno jeszcze bardzo mi dużo brakowało cukierków do tego Pokemona. Pamiętam, jak leciałam kiedyś po niego pierwszy raz, to nie było tak dawno, wiecie, więc naprawdę się opłacało. Event jest naprawdę super. Nawet jak się nie uda Wilmera, bo się na pewno nie uda,
Przynajmniej tu, gdzie mieszkam, tak? Bo gdzie indziej to by się pewnie dało. Jak on fajny, taki pajacyk, juj! Śliczny jest. Znaczy taki creepy, ale śliczny. No, więc mamy kolejnego Pokemona na cukierki. Korfisz też zapomniałam właśnie. Więc naprawdę, trzy Pokemony na cukierki podczas eventu, to jak na to, gdzie mieszkam i na to, jakie eventy zwykle są w tej grze, to jest dobrze. Ja uważam, że jest bardzo dobrze. I teraz jest może nadzieja, że tego się uda. Taka kolejny plan, 24. No to mam połowę, to trochę kiepsko. Ale na pewno jest do przodu, tak? Ja zawsze się staram patrzeć na to w ten sposób. Choćby i jeden wpadł, to zawsze jest mniej do wychodzenia. Ewentualnie szybciej będzie, bo zależy, tak? Czy się nazbiera wcześniej, czy nie. Jakieś tam jajka, czy tak podczas, nie wiem, nie eventów, czy jak się nesty trafiają czasem, ale jak już kiedyś wspominałam, przez całe, co gram, 2 lata ponad Pokemony, nadal 3 razy chyba był nest takiego Pokemona, którego nie mam. Z czego 2 razy to były te startery, co też jest dość dziwne. A zwykle to są naprawdę takie niepotrzebne do niczego. Albo jak już nadbieram, to wtedy się pojawia. Tak samo z jajkami, zawsze. Jak uda mi się, nie ma za cholerę. Nazbieram, wychodzę, cokolwiek. Dobra, spoko. No to jak już mam, to wtedy 100 razy pod rząd trafiają się właśnie one z jajek, bo wcześniej nie mogły, to chyba logiczne, nie? Możesz ze mną nie walczyć, on jest taki nadpobudliwy. No patrzcie! Seriously? Nie fikaj, bo będę na tobie zawody urządzać. Sikam, nigdy tego nie zrobię. A, on podskoczył, ale zdążyłam. Naprawdę, dawno już się tak chyba nie bawiłam. Okej. Okay. Jest. No i kolejny Wilmerek. Nie wiem, czemu zawsze zdrabniam jego nazwę, ale jakoś tak. Chciałam powiedzieć, że mam ich dość, ale nie mam prawa tak mówić, bo niedługo już nie będą tak częste. Warto dodać, że przynajmniej u mnie, jak łapałam Magikarpie, to one się pojawiły bardzo często. Z tym, że też nie ma co oceniać, bo jakby mówiłam wam, że ten tam, gdzie jest rzeka, kiedyś był Pokestop, a teraz jest gym. Więc nie wyświetla na radarze. I kiedyś tam było bardzo dużo Magikarpiów i właśnie zbierałam swojego pierwszego, jak on się nazywa, tego jego, ewolucję Magikarpia. Więc naprawdę miałam już prawie 300, ponad 300, jak udało mi się złapać na dziko, więc było nieźle. Natomiast jeśli chodzi o Wailmera, jest kiepską, ale even trochę podgoni. 30 na 50, coraz lepiej. Mamy sobie gym czerwony. Powiem wam, że rzadko są czerwone gymy u mnie. Nawet niebieskie są częściej, ale to też tak zależy od pory roku. Zauważyłam. Jak jest lato, to się robi straszny wysyp i jest pełno graczy, nawet mi zbijają przed czasem. Natomiast jak się zaczyna już trochę zimno, nawet nie zima, tylko jakaś jesień, to już koniec, znowu do lata, do wiosny, no do wiosny mniej więcej. I absolutnie przez ileś dni, tygodni nikt się nie pojawia. Więc można powiedzieć, że jestem wyjątkowa, bo się nie poddaję. A chociaż i tak byłam bardziej wyjątkowa albo stuknięta, jak kto woli. Kiedy męczyłam się z telefonem, który nie działał, więc stałam godzinę pod gymem, bo mi postać biegała. Albo jak nie miałam jeszcze rękawiczek do telefonu, do ekranów dotykowych. I miałam całe ręce takie zmaznięte, że ich nie czułam, a teraz to już jestem mniej stuknięta. Już mniej boli, tak? Zasięg działa, rękawiczki są, więc mniej boli. I też się staram w zimie trochę krócej chodzić, tak? Godzinę, albo nawet nie zmuszam się, zależy jak tam jest coś fajnego, albo jak mi się chce. Zależy od pogody, prawda? No, a w lecie tak ze 2 godziny, ale też się staram nie zmuszać, ale bardziej się chce po prostu, jak jest ciepło, na pewno.
No i teraz sobie powalczymy, bo czemu nie? No i ogólnie, jak on się nazywał? Rajhorny zbieram do tego, do medalu kamiennego, więc może jest nawet szansa, że ten event przyniesie też coś jeszcze. Naprawdę na razie jest to jeden z trzech najlepszych eventów, jak dla mnie. Dwóch? Jak mówiłem, jakiś był kamienny, teraz jest ten trawiasto-wodno-kamienny. Czy tam ziemny, on jest bardziej ziemny. Z tego co pamiętam, z tym, że po prostu często kamienne i ziemne pokemony to są razem, tak? Więc też wtedy do tego typu dochodzi. Więc powiedzmy, że jest też trochę kamienny, tak? Więc to są dla mnie osobiście dwa najlepsze eventy. Ten jest jako drugi, bo tamten był bardziej wypaśny, bo były nowe pokemony, a tu bardziej ewolucje. Ale to też jest bardzo ważna sprawa. Mniej, wiecie, mniej kilometrów w dupie. A raczej nie tyle mniej, bo i tak będę chodzić, tylko po prostu więcej pokemonów, bo będę mogła wtedy wychodzić te, które nie mają. Do których mi brakuje cukierków. Zamiast tych, prawda? Okej, Gyarados, jak kto woli. Nie mogę sobie przypomnieć, jak on się nazywa, to już pamiętam. A raczej przeczytałam. A ja mówię, że pamiętam, tak? Niedobra jestem. A umarł. Jestem okrutna. Pokémon strach na wróble. Podczas dnia stoi i się nie rusza, żeby nie stracić słońca. Staje się aktywny nocą, kiedy temperatura opada. Fajne. Gdzieś czytałam, że straszy ludzi. Coś tam. Gdzieś coś takiego czytałam chyba. Jajko! Pewnie jak zwykle coś do dupci, bo... Ale lubię jajka, i tak się lubię. Okej. Czy wy to widzicie? Ciekawe, że mi cukierków wystarczy. 51, czy wy to widzicie? Ale znowu, gdyby nie event, to by dalej mi brakowało. Nie wiem, czy to też się liczy jako eventowe jajko? Nie wiem, szczerze. Ale super. Jaram się. Po prostu wow, widzicie to? No, mam na styk kolejny Pokémon w dzisiejszym odcinku, joj. I też eventowy, nie? A ja mówiłam, że pewnie się nie wyrobię do końca eventu. Więc już mamy drugiego. Wow. Cieszę się. Strasznie się cieszę. Jej, będę miała drugą formę. Kraba czy jakiegoś tam raka, nie znam się. Cały czas mam... W głowie, nie? Jak on tak korfisz, tak śmiesznie robi, taki fajny miał głos, skrzeczący, jakby się żalił. O, 500, fajnie, te wszystkie tutaj mają 300, 100, 200, a ten ma 500, prawie 600, dobrze, to będzie silny, mam nadzieję. Dziewczynka, robimy drugą formę, jej, korfisz ewoluuje w takie coś z większymi tymi. On chyba też ewoluował ten aszowy, nie pamiętam. Ale słodki był. Lubiłam słuchać jego głosu. Trochę creepy. Ta gwiazdka? Nie pamiętam. Ta gwiazdka na łbie? Oczy podkrążone, te takie ogromne szczypce i tam takie drugie? Creepy jest, powiem wam. Jak on trzyma te szczypce, że się nie wywala? Mam nadzieję, że mnie walnie. Crowdown, czy jakoś tam. W każdym razie... I zobaczyłam, jak jest silny. Lama ja. Ale cieszę się, że mam nowego Pokemona. Na pewno. 81 z Hoenn. Dobrze. Wiem, wszyscy już pewnie mają 100 lat temu, ale ja się cieszę. Nie będę patrzeć na innych, bo u mnie się trudniej gra. Ma bardzo silną nienawiść sobie. Więc walczy z innymi o teren do życia, inne żywe formy, uciekają z tego miejsca do jezior. Znaczy nie.
przed tym Pokemonem uciekają i te miejsca się stają takie jakby odosobnione przez niego. Straszne. Brzmi creepy, że jest taki pełen tego zła. Nie mogę sobie przypomnieć odpowiedniego słowa, ale coś w tym stylu. Jajko, patrzcie, 10-kilometrowe. Zawsze żałuję, że od razu tam to włożyłam, ale potem boję się, że zapomnę. Czasem potrafiłam chodzić pół dnia, cały dzień czy ile. Mamy sobie wieloryba w pokoju, prawie że na kanapie, więc rzadko właśnie łapię Pokemony w domu, ale chciałam wam pokazać, bo z tym, chciałam być VR, z AR to wygląda mega. Zacinaj się. No, znowu Pokemon na cukierki, więc... Plus też jest taki minus, że Wailmer ma dużo cukierków, ale jest dość... powiedzmy, dość często się pojawia, chociaż u mnie nie bardzo. Ale mimo wszystko, więc tak naprawdę... Jest w cukierkach chyba 1 km, czy w tych jajkach tych 1-kilometrowych bodajże, więc przez to jest mniej po prostu cukierków daje po wykluciu. Więc to też jest taki minus wtedy. Bo jak się dostaje taką dziesiątkę... Charmander mi się wywali, piękne to było. To więcej cukierków jest, mimo że rzadsze. Więc może na jedno wychodzi, no nie wiem. Tyle się śmieje z tego wywróconego czarka. Jestem łosiem. Ja nie umiem trafić zwykłym. Tak, mam 9... 8... Ultra boli i je zmarnuję, bo jestem lamą. Seriously? I to nawet nie, że uciekał, tylko ja nie mogę trafić. Ktoś też uciekał, no dobra, chociaż ten. Strike, coś tam, jak to się nazywało. Bonus za 5 dzień. Strike throw, jakoś nie wiem. Jakoś tak się chyba to nazywało, albo i nie. Coś tam, coś tam. Okej. Okay. Już z rozpędu patrzyłam na cukierków, mimo że już przecież mam, nie? No, znowu bonus za 5 dzień. Pierwsza piecząteczka. Złap 3 odisze albo bezprofity, czyli mamy roślinki, tak? Powiem wam, że nie umiem trafić w tą cholerę. Znaczy... Podkręconymi nie potrafię trafić. Nie wiem, gdzie on stoi. Jakoś daleko, jakoś niski jest, nie wiem. A zwykłymi, jak widzicie, no to jest jeden z silniejszych Pokemonów. Nawet pierwsza forma, mimo wszystko, jest dość silna. I potem po prostu one są takie uparte i strasznie nadpobudliwe. O, wow, patrzcie. Widzicie? Mam złoty medal. 200 kamiennych Pokemonów. Wow, udało mi się. Tego ten grzybek i teraz tutaj... Wow, mam 3 Pokemony nowe dzięki eventowi. Jeden był chyba też pierwszy nowy, jako pierwsza forma, 3 ewoluowane i jeszcze złoty medal. Więc ja jestem na tak, jest naprawdę super. Więc mamy tak. Plus 3 do łapania. Mam brązowy, srebrny i złoty. Jej. I kolejny Wailmerek. Naprawdę, event jest super. Ja jestem zadowolona. Chociaż to też tak, bo tak naprawdę przez te 2 lata gry ponad to co, no kurczę, mamy sobie tak naprawdę, przynajmniej dla mnie, 2 eventy, które były wow, a cała reszta była taka, jeden Pokemon, nowy, max 2, a bardzo często też 0. Nawet na cukierki czasem, jeden choćby to był problem. Normalnie same wieloryby w tym odcinku. Masakra. No, już powoli będę kończyła ten odcinek. Jest za wiele rybowany, ale jednocześnie były też nowe Pokemony, jajka, Pokemony na cukierki, medal. Ja jestem zadowolona, event jest super. I ten, i można powiedzieć, że to fajnie, nie? Że ludziom się wtedy chciało zbierać. O, Korfisz już niepotrzebny i znowu chciałam. To taki odruch, chciałam się rzucić na niego, nie? I tak ucieszyć, a już go nie trzeba.
że chciało się ludziom sprzątać świat, pewnie też by dali. Jak już zapowiedzieli, to tak głupio. Jakieś tak już było, nie? Z tymi zadaniami, co były na całym świecie. Co ludzie nie nazbierali, a oni tak dali event, bo by było przypał, nie? Ale fajnie, to mile z ich strony. Więc event jest mega, straszliwie mi się podobał. Nie wiem, co będzie się działo w kolejnym odcinku, bo skąd miałabym wiedzieć, ale było super i nie spodziewałam się, że uda mi się zdobyć aż tyle nowych, fajnych rzeczy. Więc niedługo się widzimy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało i pa!